Który samochód jest najdroższy? Chyba właśnie Bugatti jest najdroższy, nie? Przyjechała Yakuza. Okay. I've gone through considerable effort and expense to locate it because it holds something valuable to me. Oh, I need that car. And I believe your friend G-Mac has it. I've decided to give you one chance to save your life. It'd be a shame to lose an artist such as yourself. Good wheelmen are hard to find. Don't make me have to find another. Oh. Oh yeah! Przy odrobinie szczęścia jesteś w stanie wystrzelić radiowóz w kosmos? Do kosmosu? Ooh, można by było tego spróbować. Tak. Dobra. Mamy tor. Oddali mi moją furę. Oddali, dobrze. Wracamy do Gallardo. To niesamowitego Gallardo. Mam już bardzo dużo pieniędzy, więc zastanawiam się, na co przeznaczyć te pieniądze. Gallardo już mocniej nie da się ulepszyć. Jak widzicie, w sumie tyle tych ulepszeń, co my mamy w tym Gallardo, to wystarczy, żeby wygrywać, więc nie ma sensu już nic tutaj więcej ładować, ale zastanawiam się, jaki samochód kupić. Uwaga, teraz będzie fajny zakręt. Nie mają szans. Jezu. Ale patrzcie, to jest sama końcówka gry, nie? I dalej mamy tylko 3 okrążenia maksymalnie na wyścigach. Mi się to strasznie zawsze podobało w Need for Speedach. Ja tu chyba jakiś rekord świata na tej trasie zrobię. Przez to właśnie skręcanie z nitrem. Kup najdroższe auto i je ulepszę. Dobrze. Ale jak kupię najdroższe, to nie wystarczy na tunik. No właśnie, może być problem z tym. Nie no, wiecie co, najdroższe chyba kosztuje... Najdroższe jest chyba właśnie to Bugatti. Ale faktycznie może mi nie starczyć na ten tunik. Po kupieniu go. Lambo mi wystarczy do wygrania całej gry. Więc po prostu Gallardo będziemy sobie zarabiać na ulepszenia Bugatti, tak myślę. A jestem ciekawy Bugatti, bo Bugatti chyba nie było w żadnym z tych starszych Need for Speedów, nie? Veyron pana nie zawiedzie, czyli co, Veyrona kupujemy? 16 tysięcy? Co to za śmieci mi tutaj rzucają? O, nowe miasto odkryliśmy. Yeah! We're getting too close to stop now. We need to take down G-Mac. Chao doesn't even realize he's setting his own trap. We can get them all. This is the opportunity we've been waiting for. Okay. Dobra, zobaczymy. Nie ma tutaj powtarzania wyścigów? Jest! Jest powtarzanie. No dobra, to w takim razie chodźmy do salonu i kupujemy Bugattiego. Bugatti... No!
trochę kasy mi jeszcze zostanie. Najwyżej go sprzedamy. Osiągi. Co my możemy tu kupić? Ty! Profesjonalny plus jest. I ultra. Co to jest? I prowadzenie. No wiecie co, my nie będziemy kupować na razie nic z tych rzeczy, tylko kupimy sobie wygląd, nie? Wizualny. Lakier trzeba na pewno zmienić. Pięknie. Jaki drogi lakier. Naklejki części zamienne tam. Karoseria. Jaki szeroki motherfucker. Nie no, nie będę tego instalował. Tutaj instalujemy. O. Cyk. 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 Pięknie. No i to jest konkret. Nie, bo Bugatti już samo w sobie jest bardzo szerokie, nie? To jeszcze bodykita będziemy ładować w to? Możesz samo nitro na razie kupić. Faktycznie, nitro można by było kupić. To co to mi się tu robi? Nie, to tego to ja nie chcę. Podoba mi się ta okrągła dupa. Dobra. Pyk, pyk. I tu progi. Nie wiem, co tam się zmienia. Coś tam się zmieniało. No dobra. To co, nitro mamy kupić, tak? Nitro w sumie dobry pomysł, nie? Będziemy lepiej skręcać chyba, czy nie? Więc tak, pakiety. A, faktycznie możemy to kupić. A. Dobra, kupione. Co, i dostało nam jeszcze tam kasy trochę? 25 tysięcy. Zawieszenie. Układ napędowy. Hamulce. Kurde, wszystko powyżej 25 tysięcy, no. Najtańsza część 26 tysięcy, cholera. Dobra, kupiliśmy chociaż sobie nitro. Powinno wystarczyć. W końcu Gallardo, jak wrażenie? Świetnie! Mamy Bugatti. Zobaczymy, czy Bugatti tak samo dobrze skręca jak Gallardo. Tak, będzie świetna zabawa z tym samochodem. Oh yeah. Felunie mu zrobić. Dobra, to po tym wyścigu zrobimy mu jeszcze fajne felgi. Ohoho, faktycznie. Tak, tutaj też bardzo dobrze nitro działa w tym samochodzie, jak widzicie zresztą. Też można z nitrem fajnie skręcać. Chyba w każdym samochodzie. Spoiler do Bugattiego, no właśnie. Bo patrzcie, mu się nie wysuwa tutaj z tyłu spoiler, nie? Co jest? Hey,
To dodatkowe poszerzenie do Bugattiego to by była przesada już, co? Jechaliśmy testowy jakiś tam wyścig z tym bodykitem. Wyglądało to okropnie. O nie, policja, kurde. I'm on scene now, Johnny Pursuit. He's not slowing down, we're code 3. Quick backup, there's no way I can stop this guy on my own. Roger that. We got some units on the way up, trying to get you some more. Hang tight. What? Co to było? Czemu go tak odbiło? Jezu, ta gra. Dobra, jesteśmy. Ile hajsu za to? No i fajnie, będziemy mieli nowe jakieś tam części. Jeszcze tak, trzeba kupić mu felgi. Trzeba go stunigować, nitro skrócić, zwiększyć moc nitra. Maska urwana. Ogólnie podoba ci się fabuła? Jakoś tak, ale jakoś tak nie mogę się za bardzo wczuć w nią. Tak szału nie robi jak dla mnie. No ale to wiesz, stara gra. I cyk, mamy. Dobra, porobione. Idziemy. Samochody. I tak. Musimy tu zainstalować felgi, ale... a nie, zaczniemy może od... Zacznijmy od felg. Tuning wizualny, części, wszystkie koła. I zrobimy mu piękne, naprawdę piękne koła mu zrobimy. Oh yeah. Te będą cudowne. Jak w Lotusie zrobimy. I szerokie, cyk. Pięknie. Okej, przednie koła, tylne koła. Nowy nabytek, tak Łukasz. Tylne koła, cyk. Czy spoiler jest do Bugattiego? No dobra, możemy założyć. Chciałem tego uniknąć, ale... jest spoiler. Ej, ten nawet całkiem spoko wygląda, nie? W tym Bugatti. Ale duże są te spoilery. Dobra, damy tego. Niech będzie wielki. Cyk. Ogromny spoiler będzie. Pyk. Szeroki. Jaki wielki. No i pięknie. Kupujemy. Elegancko. Teraz może jeszcze jakieś części kupimy. Pięknie wygląda. Tak, osiągi, pakiety, silnik, ultra. Pyk, pyk. Pięknie, niech to jeździ, nie? No i chyba mamy wszystko. Jedziemy dalej. Zobaczcie na ten spoiler. Wyrównanie rachunków. Jedziemy. Jakie wielkie felgi. Kurde, człowieku.
Co to? Bugatti kontra Viper? Dobrze. Wow, wow! Co jeszcze? Kurde. Nawet spoko się wydaje ten Bugatti. No Viper raczej mi nie ucieknie, co? Aj! I w ścianę! Kurde, jaki pognieciony ten Viper! Szybki ten Peyron jest naprawdę. Kurde. Czemu policja tylko mnie goni? No what the fuck? No nie. Jezu, te suwy! Po ścianach się jeździ, yeah! Wykończ go! To się przyda, cyk! Powinien już zginąć. Dobra, jedziemy. Pięknie. Jak to zero gotówki? Ale czym ja będę tunigował furę? Zaproszę ci Lucek, bo mi ta gra podczas dostosowywania części wizualnych potrafiła się crashować. W pierwszym samochodzie, tak miałem, w Nissanie, którego dostałeś na samym początku, to mi się crashowała właśnie gra. Dobra. Wykończ go, gra wyścigowa promująca przemoc, tak. Wyłącz sobie kamerę pościgową, nie będziecie policja. O, to może się przydać, no. Ale nie wiem, czy to się da wyłączyć, bo tak nie widziałem tej opcji. Pod koniec gry sobie bym to wyłączył. To powinno być gdzieś w rozgrywce, nie? Kamera domyślna. Daleko nie. Jednostki, ranking, zegary. Zegary? Można wyłączyć zegary. Lol. Skrzynia biegów. Manualna! Tak, już na pewno ci manualną wezmę. Minimapa GPS. Możemy włączyć, wyłączyć. Super. Dźwięk, ekran. Tu nie ma nic. Sterowanie. Tu chyba też nic nie ma, no. Bugatti se kupiłeś, tak. Ej, naprawdę tutaj nie ma tego, żeby to wyłączyć. Most Wanted to jest, ale tu tego nie widzę.
Nie, to samo jak za szybko suwałem suwakiem, to gra się zawieszała i potem ją wylało. No, w pierwszym samochodzie tak miałem, w następnych samochodach już na szczęście nie. Nie wiem czemu. Ej, ale to Bugatti szybkie jest, co? A myśmy sobie jeszcze nie zrobili tego tuningu. Zobaczcie, 366 km na godzinę. Niby maksymalnie. O co chodzi? Będziemy musieli na maksa chyba ulepszyć, dopiero wtedy się ogarnie, nie? Te 400. Czy nie? Co to było? Jak się wystraszyłem! Dobra gra, naprawdę. No, więcej się nie da tu polecieć. 366 jak na razie. Myślę, że po tuningu będzie więcej, jak ten. Zainstalujemy skrzynię biegów i tak dalej, nie? O, uwaga. Też dobrze skręca, może być. Od Gallardo na pewno szybszy. W sensie, Gallardo lepiej skręca, ale... Ten też ma swoje plusy. Nie no, lepiej przyspiesza, to na pewno. Przeszkodę rzucić na drogę. Wiem, wiem. Ale czasami te boty jakoś nie reagują na te przeszkody, nie? Już wielokrotnie to sprawdzaliśmy, jakoś to nie bardzo działało. Tak jakby omijali, czy coś, nie wiem. Bo tam nas gonią. Musimy koniecznie te części poinstalować na szybkość, bo na prędkość, bo przyspiesza dobrze, tylko właśnie prędkość jak na Bugatti to jest jakaś porażka. My niedługo 400 to chyba na każdych zakrętach będziemy robić. Fajnie skręcam, nie? No tak. Jeszcze jednej ważnej rzeczy nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy tego takiego tuningu, dostosowania, nie? Au. Może tam się da tą prędkość maksymalną zwiększyć, co? Trzeba to sprawdzić. W jakich górach ostatnio byłem? Byłem w Beskidzie Śląskim. I ci!
przeszkody działają tylko na bagiety chyba. Na mnie też działają, na gracza. 20 tysięcy za to dostałem, co to za pieniądze? W ogóle mi się to nie podoba. Samochody, chodźmy tu. Osiągi. Pakiety, silnik. Dobra, to zainstalowaliśmy. Turbo, sprężarka. I co, no nic nie daje, nie? Hamulce, układ napędowy. O, prędkość maksymalna, tu nam się zwiększy, niby. Jak ty jeździsz? A wiesz co, ja już cię nie przejmuję, jeżdżę jak chcę. Po ścianach, nie po ścianach, dobrze jest. Dobra, zawieszenie twarde, układ napędowy. Prędkość maksymalna, zobaczymy. Przyczepność i nitro na siłę. Bo za długie trochę jest. Dobra. Jedziemy. I teraz zobaczymy prędkość maksymalną. Jeszcze nie jest na maksa ulepszony. Może się uda te 400 już osiągnąć, co? No jeść. Trzysta trzydzieści, 70, 80, zobaczcie, już było 90. Tylko jest taki duży ruch, że nie mogę się tutaj ogarnąć. Nie ma takiej prostej, gdzie moja maszyna osiągnie swoje szczyty możliwości. Ale chyba będzie 400 teraz. No nie, ściana, kto ją tu postawi? Za duży ruch uliczny tu. Czysta, 50, 60, 90 da radę też. Muszę tylko znaleźć jakąś taką prostą, gdzie, wiecie, nie będzie aż takiego dużego ruchu, bo nie zdążę wyrobić tym autem. O, 90, zobaczcie, 400, jest! 424 było. Wow! Robi wrażenie, co? Shit. Tak, to będzie dobry wóz do ścigania się. 424. A! Mogę rozwalić to. Dobra, cel gry zaliczony. Osiągnąć 400 km na godzinę. Pięknie. Dobra jest to Bugatti, trzeba przyznać, nie? Patrzcie, o własnych siłach bez nitra jedzie 415, 18, 20. Tak, ja nie używam nitra i się rozpędzę do tych prędkości bardzo dobrze. Kierowca mnie strąbił, kurczę. Nie przestrzegałem przepisów ruchu drogowego, przepraszam. Dobra, chowamy się. Tu nas nie zauważyć, Miguel. Ach, radiowóz przyjechał jakiś. Suspect is blown through some kind of mining operation. Looks like a quarry. Get in the way. Let's get going. Get in the
O, tu się mogę schować. No co mnie tam goni? Przecież zrzuciłem na nich TT. Jak niewiele od tej, od kolczatki, milimetry. Nieźle. Tak, tak, wszyscy chodźcie tutaj, smacznego. No czemu nie poginęli wszyscy? W ogóle nikt nie zginął tam. To się jakby nie odpaliło, co je? O, tutaj chodźcie. O! Pięknie! Dobre to Bugatti jest, powiem wam. Prawda. I cyk. Przegiąłem tutaj z felgami. Coś ty, fajne są felgi właśnie. Trafikowe plastiki. Prawie skoczyłeś na zajebistą miejscówkę, gdzie policja wjechać nie może. Wiem, wiem, tam na most, no. Tam wiem, że da się policji uciec. Śmigłowiec kończy paliwo i ucieka też, nie? Ty, speedbreakerem prawie można się przewrócić w tym Bugatti. Teraz spróbuję. Kurde, prawie. Jest jakaś blokada. Zaraz szósty poziom pościgu, a faktycznie. Jakie wielkie pelgi. No i fantastycznie.